więc zacznę tak trochę może nietypowo. To nie będzie kryptoreklama, tylko to będzie reklama. Mianowicie spotkała mnie taka niespodzianka. Otrzymałem świeży egzemplarz prosto z drukarni. To jest pozycja pod tytułem, no, łatwo przeczytać, Wielki Widzew. No i jak to dużo książek sportowych, tak się zastanawiałem, już tytuł, podtytuł na pierwszej stronie, Historia polskiej drużyny wszechczasów. No oczywiście wiadomo, że trochę przegięcie, bo drużyną wszechczasów była drużyna Kazimierza Górskiego, ale tu chodzi o drużynę klubową wszechczasów i to w dodatku taką nawet widać na tej okładce, taką zszarzałą, taką trochę ubłoconą, taką trochę biedną. Nic dziwnego, bo był to robotniczy klub sportowy. Robotniczy, czyli finansowany przez panie, które w fabryce włókienniczej szyły swetry, czy przez ludzi, którzy robili skarpetki. Po prostu bardzo, bardzo biedny zespół, który z czwartej ligi, z ligi okręgowej, awansował do ligi pierwszej i to nawet nie do pierwszej, tylko, tak możemy przeczytać sobie na okładce, wyeliminował w pucharach. Tak proszę tylko się trzymać krzesła. Juventus Turyn, Manchester United, Manchester City i Liverpool. Doszedł do półfinału Pucharu Mistrzów i tak zastanawiałem się, czy czytać, czy nie czytać, bo to 400 stron, ja mam dosyć słaby wzrok. Ale już pierwsze zdanie, wstęp. Pozwolę sobie zacytować, będzie jedno brzydkie słowo, przepraszam, ale to prawo cytatu. Rzucił torbę na pierwszym wolnym miejscu i zaczął się przebierać. Któryś z kolegów się oburzył. To jest miejsce Henka Dawida. Młody odparł. Pierdolę, nie interesuje mnie to. Przyszedłem tu grać. Transfer Zbigniewa Bońka do łódzkiego Widzewa spowodował narodziny dwóch wielkich gwiazd. Zarówno gwiazdy samego Bońka, jak i gwiazdy wielkiego Widzewa. Bo z czasem zaczęto mówić, że Widzew to Bońek. Jest to naprawdę piękna powieść. Piękna historia, tak jakby zajrzeć do historii rodziny, do starych zakamarków, kilkuset ludzi się tu wypowiada o najbardziej sekretnych historiach i o tym, że jeden został prezesem, a inny, tak jak kończymy, ten Henik Dawid, któremu Zbigniew Bonik zajął krzesło w szatni w zakładzie karnym, w ślad po nim zaginął. Mamy też tu paru samobójców, mamy też paru hazardzistów, ale mamy też wybitnych zawodników poza Bonikiem, jak Smolarek, jak Żmuda. Przypomnę to medaliści Mistrzostw Świata, jak Młynarczyk, który tak jak Boniek wygrał Puchar Mistrzów, czyli Młynarczyk z FC Porto, Boniek z Juventusem. Po prostu wybitni, wybitni, przewybitni. Dlatego chciałbym polecić. To Marek Wawrzynowski, dziennikarz Przeglądu Sportowego, poświęcił 3 lata pracy, żeby to wszystko pięknie zebrać. No a oczywiście muszę wyjaśnić, skąd ta kryptoreklama. Mianowicie na pierwszej stronie dedykacja dla Pawła Zarzecznego, który zmienił polskie dziennikarstwo sportowe. Mam nadzieję, że nie zmieniłem go na gorsze.